Jeśli mamy coś legalnego lub nielegalnego, no to jednak wspierajmy to, co jest legalne. Sami nie lubimy, jakby ktoś nam ukradł portfel z kieszeni. My też nie lubimy, kiedy korzysta się z naszego wizerunku nielegalnie, więc jeśli tylko mamy świadomość, że robimy coś wbrew prawu i wbrew sumieniu, no to może powinniśmy się przez chwilę zastanowić. Stąd myślę, moja również tu obecna, że życie jest tańsze i droższe, tylko to tańsze jest dużo mniej ciekawe. Nie wiem, jak temu zaradzić, ale zrobić wszystko, żeby jednak mimo wszystko legalnie, nawet ponosząc pewne koszta, mieć udział w tej kulturze, bo coś, co jest ukradzione, no, może smakuje fajnie, jak wiemy, ale nie na dłuższą metę. No, nie sądzę, żebyśmy czerpali przyjemność z tego, że będziemy chodzili do kina, podglądając przez dziurkę od klucza film. Myślę, że lepiej jest jednak mimo wszystko stanąć na głowie, kupić bilet i obejrzeć film. No, ja słabo siedzę, że tak powiem, w ogóle jakby w świecie komputerów, internetu, aczkolwiek oczywiście się w nim poruszam, bo nie da się w tej chwili bez tego żyć. Natomiast no i moja wiedza jest taka, że jest mnóstwo portali, które są legalne, które nie naruszają żadnych dóbr i z których można korzystać i w ten sposób mieć udział w kulturze, niekoniecznie naruszając dobra innych. Zatem myślę, że no, namawiałbym w tej sytuacji, o której pani mówi, do poszukiwań, no jednak do bycia uczciwym, jakkolwiek wiem, że w tych czasach, zresztą nigdy czasy nie były po temu fajne, żeby namawiać ludzi do tego, żeby byli uczciwi, ale jednak, no i ponieważ wiem, że można być uczciwym, ja jestem uczciwy, wiem, że pewnie moja sytuacja jest nieco inna od wielu osób, których nie stać zwyczajnie, tak pani mówi, na korzystanie w tak szerokim zakresie z dóbr kultury, ale myślę, że stać nas na to, żeby znajdować takie drogi, które innym ludziom nie robią, mówiąc krótko, krzywdy. Na moje życie myślę, że to nie wpływa specjalnie, czy ktoś ogląda filmy w internecie legalnie bądź nielegalnie, czy ogląda w kinie, bo ja tej wiedzy nie posiadam, ani nie robię żadnych telemetrycznych czy jakichkolwiek innych badań. Cieszę się, jeśli ktoś spotka mnie na ulicy i powie mi dobre słowo w związku z moją pracą, że obejrzał jakiś film i coś mu to na przykład dobrze zrobiło w jego życiu, a tak się zdarza i z tego czerpię wielką satysfakcję ze swojego zawodu i w ogóle z tego, co robię. Natomiast no, już nie dopytuję ludzi, czy to, w jaki sposób się to odbyło, mając jednak nadzieję, że głównie oglądają ilegalnie i nie wiem, w komfortowych warunkach w kinie, bo jednak z własnego doświadczenia wiem, naprawdę wolę obejrzeć sobie film w kinie, siedząc przez półtorej godziny, nie odrywając się do innych zajęć niż na malutkim ekranie w komputerze. No nie jest to komfortowa sytuacja. Czyli nie ma pan poczucia, że jest pan okradany ze swojej własności intelektualnej? Niestety, oczywiście mam, natomiast no, wolę o tym nie myśleć od tej strony. Cały świat ma swoją jasną i ciemną stronę, o czym już Gwiezdne Wojny nas poinformowały. Ja próbuję się przytulić jednak do tej jasnej i nie myśleć o tym, ile osób ukradło mi mój wizerunek lub obejrzało film w cichości swojej sypialni nielegalnie.